Siemano widzowie, jestem Marcin Ator, dzisiaj znam Maniak Piro i dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o nowej, powiększonej rodzinie wrzutni z serii Street. Wiecie, sztuka uliczna i te sprawy, nawiązanie do takich rzeczy. Mamy już trzy inne kosteczki z tej serii, wyświetlą się tutaj Smiley Day, Smiley Night i Street Life, ale nie o nich chciałbym będziemy sobie rozmawiać. Co się tu dzieje? Przeciążenie chyba. Graffiti Vibes na pierwszy ogień, 49 strzałów, pokażę wam z bliska. TXB-740. 20 mm, kategoria przede wszystkim F2, przede wszystkim jest to kategoria F2. Zobaczymy, jak ona się prezentuje. Kolejna kategoria F2 to jest Urban Splash. 36 strzałów, kaliber 20, TXB 739. Tak się ona ładnie prezentuje. Fajnie mi się podoba to, że ma takie tutaj srebrne. Mi też się mega to podoba. I tutaj macie parametry, widać? Widać, jak ktoś chce zrobić moją stopkatkę, to dobra, tutaj też pokażę parametry, zobaczcie tutaj, bo nie powiedziałem, tutaj macie parametry, ile maneków, wszystkiego, kamera łapie zarąbiście ostro. Na krótko, na szybko. Chyba łapie, ale jeszcze wam powiemy, że ta ma na przykład 317 gram neku, a ta natomiast ma neku 237,6. Ale, ta mnie najbardziej ciekawi. Kategorii F3. Fire Art! Kaliber 20. Tak się, prezentuje potężna kostka, bardzo duża, jak na 20 mm, jest to 100 strzałów, oczywiście wrzucenia kontrowalu, podstawowy, rezerwowy, kategoria F3 TXB 939, no, nek 742,5 grama. Na 20? F3-eszka, zobaczymy, jak ona strzela. Strzałów 100. Wydaje 100 strzałów. Wydaje się bardzo skibidi. Skibidi. Zobaczymy, jak strzela tą stroną do widowni, pamiętajcie. Tą stroną nie tak, bo źle będzie lecieć. I wy widzowie sobie napiszecie w komentarzu, która wam przypadła do... Najbardziej do gustu. Do gustu właśnie chciałem powiedzieć. Tak, jest strąg podstawowy, rezerwowy. Fajerek. Samo lata robisz, tak? Patrz. Tak. Ale fake. No nie, bo za mała dziutka jest. Ała. Ej, ale mocne to jest. Mocna taśma. No i pamiętajcie, że jak są takie znaczniki, takie tu. Patrz, pokażę do widza. Na każdej wyrzutni. To tą stroną właśnie do widza. Tak się prezentuje ta wyrzutnia, jest naprawdę sporawa. Zobaczcie, kątowa. Tak o, yeah. Parametry pokazałeś? Pokazałeś, nie wiem czy pokazałem, tu jest. Ale pokażę. Zróbcie sobie stop klatkę. Ciężka jest. No i to tyle. I widzimy się na polu strzelania. Na polu strzelania będziemy testować i dajcie znać na dole w komentarzu. Zapraszamy też na mojego Instagrama marcinator.podłoga96, do Jarka na YouTube'a oraz TikToka. Macie wszystkie linki na dole, w opisie, i na nasze grupy. No i też wpadajcie do fanpage'a na Triplexa, bo tam najszybciej dowiecie się o różnych nowościach i takich tam bardzo ciekawych rzeczach. Do zobaczenia. Hej. Graffit Vibe. Urban Splash.
Wow.